Muszę ci się zmierzyć. Oczekuję dyskrecji. Patrycja jest w ciąży? Nie. To znaczy, jeszcze nie. Po prostu zdecydowaliśmy się pobrać. Ślub? Wódki obie będzie. Tak jest, szanuję. Ale zaraz, wszyscy jesteśmy zaproszeni? Naturalnie. Panowie, wiedzcie, co niezbędnie robi się przed każdym ślubem. Tak. Dokładnie się to jeszcze raz przemyślę. Nie. Uświadamia sobie, że kobiety potem często boli głowa. Nie. Podpisuje intercyzę? Panowie, dzisiaj u mnie 18. Ooo, szanuję! Panowie, chciałem wznieść toast za dzisiejsze spotkanie. Oby nie ostatnie. Mam nadzieję, że miło spędzimy dzisiejszy wieczór. Z nami napij się, olej smutki, żale i baw się doskonale. Nie daj życiu się, z nami napij się, olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będzie źle, olej smutki, żale i baw się doskonale. Co to jest? Nie wiem. Dowiesz się, jak ci przyjdzie z sądu pismo o alimenty. Znowu przesadziłem. Gdzie byśmy byli? Gdzie jesteśmy? O, lepiej zapytaj, gdzie nas nie było. Ej, macie od tego kluczyk? Ej, nie zostaw. Co to jest? Mamy Andrzeja. Dziś do 15 w koszu na placu Mickiewicza ma się znaleźć 5 litrów wódki. Macie coś? Ani grosza. Cześć Krystian. Weź mi dać Andrzeja do telefonu, bo nie odbiera. Hej, właśnie... Wyszedł wyrzucić śmieci. Dobra, to nie zadzwoni później. Poradnia małżeńska Fabiola. Dobra, nieważne, chodźcie, jedziemy tam. Panowie, musimy sobie coś przypomnieć. Cześć chłopaki, jak tam wasza arka? Co? Ej, słuchaj mi, nic nie pamiętamy z wczoraj. Musisz nam coś przypomnieć. Nie dziwię się. Jak wysiadam z busa, to od razu prosicie mi o pieniądze. Z jakiego busa? No ja jestem z Cieszyna, tam się poznaliśmy. Ile on pościła? 250 zł. Powiedziałeś, że mnie oddasz odsetkami, bo masz dużo pieniędzy. Oddałeś mi dowód pod zastaw. Dobra, słuchaj, oddamy ci te pieniądze. Mam je w samochodzie. Panowie, jesteście moimi mistrzami! W życiu się tak nie ubawiłam! Wieczorka Kamila. Ej, słuchaj mnie. Ej, my nic nie pamiętamy. Skąd się w ogóle to wzięłaś? Skąd my się... Nic, serio? Pracuję sobie spokojnie po godzinach w mojej kwiaciarni, a nagle wy spadacie z procentami. Nie wiem, co się dzieje. Wzięliście moje gerbery, zaczęliście je jeść. Pytam was, co wy do cholery robicie? A Mateusz mi mówi, że jako dziecko uwielbiał gerbery. Spieszę się. Czekaj, możemy cię zapłacić flaszkami? Coś jeszcze pamiętasz? Po tym to już tylko pamiętam... Nie, w sumie to już nic nie pamiętam. Co ty sobie wyobrażasz? Beata, kochanie, wszystko ci wyjaśnię. Po prostu impreza się przedłużyła. Masz czas do 14, żeby posprzątać obok domu. Jakiego domu? Naszego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę się tak nie wydzierać. Wystarczy raz powiedzieć. Przyszedłem w sprawie niejakiej pani Fabioli. Nie, dziś nie ma Oli.
Fabioli, słyszy pani? Tak, mam doskonały słuch. Będziecie musieli trochę poczekać. Posłuchaj, nieważne, że nie masz nic do powiedzenia. On lubi, jak się obrażasz bez powodu. Proszę! O Matko Boska, kogo ja widzę? Dobra, powiedzcie mi, co was trapi po wczorajszej wizycie. Wylejcie wszystkie żale i smutki, które drzemią w każdym z was. My w sprawie wczorajszego dnia nic nie pamiętamy i chcielibyśmy, aby nam pani naświetliła wczorajsze wydarzenia. No tak. Alkohol, mocna rzecz. Ale zła. Wystrzegajcie się jej. Porwano naszego kolegę i kazano nam wpłacić okup. Wie coś pani o tym? Nie. Ale okup wpłacić trzeba. Ale zaraz. Która to już godzina? Muszę was opuścić, seans mi się zaczyna. Wiesz, gdzie jest Andrzej? Nie wiem. Wiesz, patrz, dostaliśmy taki list. Co za głupek, przecież ty to napisałeś. Chcieliście to wysłać Patrycji, bo nie mieliście kasy na wódkę. Wiesz, gdzie on może być? Nie mam pojęcia, ale... Wiem, gdzie on jest. Mateusz, wiem, gdzie on jest. Wiesz, dlaczego budowaliśmy arkę? No tak, pamiętam. A wiesz, skąd wzięliśmy deski? Jadę na komisariat. Spotkamy się na miejscu. No, tylko szybko, bo za 40 minut ślub. Boże, panowie... Rozumiem waszą sytuację, ale niszczenie ławek w parku to jest poważne wykroczenie. Proszę pani, on bierze ślub. Już większej kary, jaką sobie sam wyrządza, na pewno nie zazna tutaj. Kaucja kosztuje 1000 zł. Po dokonaniu wpłaty zwolnimy kolegę. Dobra, ja dzwonię do Patrycji. Czekaj! Zaprosimy panie na wesele, jeżeli go panie wypuszczą. Udało się, zdążyłem. Panowie, udała się akcja. Jeszcze jak, ale obawiam się, że się może powtórzyć. Co ty mówisz? Panowie, żenię się. Wszystkie ręce w górę, nie daj życiu się. Z nami napij się, olej smutki, żale i baw się doskonale. Z nami zabaw się, już nie będziesz. I oni generalnie mają tutaj zapukać, a ja wtedy mam powiedzieć, proszę. Nie daj życiu się z nami, napij się, olej smutki, żale i baw się doskonale z nami. Ale to ja już mam siedzieć, tak po prostu? Tak, mam doskonały słuch. Nie. Yeah.